i miałem ogromną motywację, że muszę zrobić wszystko, żeby po prostu odejść z tego etatu. Czy banki to robią, żeby zagarnąć majątek, rozdają pieniądze, a potem, żeby ludziom pozabierać te wszystkie nieruchomości? U nas jak bank daje Ci kredyt, to Cię trzyma tak mocno za jaja i potrafi Cię przekręcić jedną w drugą stronę, bo kredyt jest na Ciebie. Czyli, że ja oddam to mieszkanie, to dalej jestem dłużnikiem. Polska to są tygrysy rządzone przez baranów, a Wielka Brytania to są owieczki rządzone przez tygrysów. Tak naprawdę te elity inaczej podchodzą do świata i geopolityki. Business Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera. Moim dzisiejszym gościem jest inwestor z Wielkiej Brytanii, Dawid Dowbusz. Piąteczka. Cześć, Daniel. Cześć. Dawid jest inwestorem, który 10 lat temu wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Zaczynał od pracy na magazynie, a dzisiaj ma ponad 50 swoich nieruchomości i no, kilka firm, które zajmują się w ogóle obsługą rynku nieruchomości, deweloperką, wynajmem, firmą budowlaną, także dużo tego wszystkiego jest. I powiedz mi, jak do tego doszło, tak? No bo wyjeżdżałeś tam, pracowałeś fizycznie ciężko, a dzisiaj no, jest trochę inaczej. Doszło do tego w ten sposób, że była ogromna motywacja i była ogromna frustracja, bo jednak kończyłem te studia. Ty już w tym momencie widzisz, uderzałeś w nieruchomości od wczesnego wieku. Ja poszedłem na te studia i do dzisiaj nie wiem, czy to był dobry wybór, czy był to zły wybór. Dobry był na pewno, bo poznałem pierwszego swojego inwestora, który pożyczał mi na procent. To na pewno z tego powodu był dobry. Oraz poznałem moją żonę. Gdyby nie moja żona, to na pewno bym nie wyemigrował do tego kraju, no bo był taki właśnie zamysł, żeby pojechać tam do pracy i zarobić na wesele. No a pomysł na biznes wyszedł z tego, że już była tak ogromna frustracja, jak pracowałem na tym magazynie. Praca nie była lekka, było to noszenie ciężkich skrzynek w chłodni, trzeba było tam pakować i robić to wszystko tak naprawdę. Też na akord były targety. Był duży stres i ludzie, nie chcę też generalizować, ale jednak w tej pracy no, trafiliśmy na część osób takich starsze Angielki, które były bardzo rasistowskie, wprost mówiły do menadżera, że nie chcą tam w tej pracy mieć Polaków. Co tak naprawdę nie chcę generalizować, bo później zmieniałem pracę, miałem jeszcze drugą pracę i już było całkiem inaczej, innych ludzi poznałem, ale niestety nasz start był bardzo ciężki i miałem ogromną motywację, że muszę zrobić wszystko, żeby po prostu odejść z tego etatu. I próbowałem różnych rzeczy, oczywiście się nie udało w tych innych rzeczach, dlatego w końcu trafiłem na szczęście na nieruchomości. A jak trafiłem, wszedłem taki już zmarnowany już do Empika w Polsce i już myślę, no co mam tutaj zacząć, no skąd w ogóle mam czerpać wiedzę? To nie było tak jak dzisiaj, że wchodzimy na YouTube'a i możemy sobie obejrzeć w języku angielskim, czy po polsku nawet, wiele ciekawych kanałów i się czymś zainspirować. Nie było takich rzeczy w moich czasach. Dopiero to wszystko zaczynało raczkować różnego rodzaju kanały i zaczął się dopiero pojawiać content, więc trafiłem, dostałem na ladę, pan położył trzy książki, między innymi jedna to była Bogaty, biedny ojciec Roberta Kiyosakiego. Taki totalny elementarz, jeżeli chodzi o nieruchomości, i dla mnie on wystarczył. I od tego się zaczęło. Żeby zacząć, tak? Żeby tak. Dowiedzieć się, że to jest ta branża. A powiedz, ile zarabiałeś na tym magazynie? Ojejku, bardzo małe pieniądze. Wtedy jakaś minimalna krajowa to już była oczywiście mniejsza niż dzisiaj, bo to jest 10 lat temu. Więc wtedy gdzieś było to chyba około 6 funtów na godzinę. I no małe pieniądze, powyżej 1000 funtów, 1200, 1400 funtów miesięcznie. Okej, no i co dalej? Wziąłeś książkę do ręki i co dalej? No i tak naprawdę zaczęliśmy szukać innych możliwości. Znaleźliśmy na początek jakieś spotkania networkingowe dla Polonii. Były gdzieś tam małe takie kameralne spotkania, gdzie ludzie się spotykali i tam mieli po jednej nieruchomości, czyli tak naprawdę oni sami się też wszyscy uczyli i tak naprawdę po tej jednej nieruchomości miały tylko pojedyncze osoby. Więc brakowało tej wiedzy, tego doświadczenia, ale już część z tych osób jeździła na różnego rodzaju brytyjskie szkolenia. Pamiętam, jedna taka dziewczyna występowała, ona działała w strategii rent-to-rent, czyli tak zwany polski podnajem, i powiedziała ze sceny takie magiczne słowo remortgage, tak? Coś, co jest w ogóle, coś, co sprawia, że właśnie Wielka Brytania jest tak naprawdę jednym z najlepszych, wedle Roberta Kiyosakiego, najlepszym krajem do inwestowania w nieruchomości pod względem najmu. I ten remortgage po prostu sprawił to, że to dla mnie było takie perpetuum mobile. Że to można raz uzbierać kapitał i cały czas nim uzbierać i powiększać portfolio nieruchomości nie na flipy, ale na najem. Coś, czego tak naprawdę brakuje w wielu krajach. I od tego właśnie się zaczęło, że kupiliśmy jedną nieruchomość, wyciągnęliśmy kapitał, druga nieruchomość i
kula jasne. Śnieżna po prostu rosła. Mógł wytłumaczyć osobom, które no, nie znają tego pojęcia, co to znaczy, jak to działa w Wielkiej Brytanii, bo w Polsce tego nie ma, tak? Jasne. Więc myśmy już wiele razy na temat rozmawiali, natomiast chciałbym, żebyś to powiedział tak... dla widzów. Dla widzów w dwóch zdaniach, bo żeby oni zrozumieli, na czym polega ten mechanizm. Jasne. Więc tak, w Polsce dla przykładu no, mamy fliperów, czyli ktoś kupuje, remontuje i sprzedaje tę nieruchomość. U nas są plusy i minusy oczywiście, rzeczy, które są lepsze w Anglii i rzeczy, które są gorsze. Na pewno jedną z gorszych, którą znam, jest czas zakupu. Ale cała reszta jest właśnie tak jak na przykład nieskończona ilość hipotek, bądź właśnie te remortgage'e sprawia to, że ten rynek naprawdę jest świetny i sam remortgage polega na tym, że gdy kupujemy nieruchomość, to deal, czyli okazja jest w momencie zakupu, nie w momencie sprzedaży czy remortgage'u. Czyli my musimy już dzisiaj wiedzieć, że kupujemy go dosyć tanio. Mamy do tego narzędzia, czyli możemy porównać sobie na stronach, wszystko jest w internecie w Wielkiej Brytanii, i możemy sobie po prostu porównać, ile kosztują ceny w danej okolicy, domów do remontu, domów wyremontowanych, czy takich zwykłych, które się nadają do mieszkania, ale no, po prostu nie są jakimiś tam rewelacyjnymi. I w ten sposób kupujemy odpowiednio tanio dom, relatywnie do tej ulicy, bo za 1 000 000 funtów kupisz mieszkanie w Londynie, albo kupisz zamek z działką do morza w Szkocji. Więc ważna jest dzielnica i okolica. I teraz tak, żeby łatwo to na liczbach przedstawić, tak? Dla przykładu, to jest taki przykład z północnej Anglii. Mamy dom, który kupiliśmy, załóżmy, na kredyt inwestycyjny, daliśmy 25% wkładu własnego. Czyli kupiliśmy dom za 100 tysięcy funtów, bank wkładu własnego wziął 25 tysięcy, pożyczki jest 75. I załóżmy, po 10 latach albo kupiliśmy go ekstremalnie tanio i zrobiliśmy remont i robimy znowu remortgage, załóżmy pół roku później, tak? I bank przychodzi, żeby łatwo się na przykład liczyło nam, tak? I wycenia go na 200 tysięcy. I mówi, dalej potrzebuje 25% zabezpieczenia, w razie czego, gdybyś ty umarł, albo coś się stało i będę ten dom musiał z jakiegoś powodu przejąć, czyli dalej chce zostawić 25% obecnej wartości, czyli bank sobie zostawia 25% cegieł, nic mu nie dopłaca, że on zostawia sobie, że tyle tych cegieł jest jego. Przepraszam, 25% ty zostawiasz jako zastaw tych cegieł. I on daje ci z tego teraz 75%, ale teraz 75% z 200 to jest 150 tysięcy. I on daje ci te 150 i mówi, ok, zanim dam ci te 150, tam miałeś pożyczkę 75 tysięcy, tak? Więc ja muszę spłacić tamtą pożyczkę, czyli z tych 150 oddaję ci 75. Czyli ty teraz masz 75 tysięcy, a dałeś wcześniej 25 tysięcy na wkład własny i załóżmy 30 na remont czy 40 na remont, tak? Przykładowo była jakaś totalna rudera. Bez okien i tak dalej, tak? I dużo pieniędzy im włożyłeś. I w ten sposób wyciągasz pieniądze, które dopiero co włożyłeś pół roku temu, zatrzymujesz nieruchomość na najem, a kredyty są bardzo niskie, bo możesz wybrać sobie, czy płacisz spłatę same odsetki, czy z kapitałem. I teraz jak to można same odsetki, przecież ten kapitał trzeba spłacić, kiedy ten dom będzie twój, jak go nie spłacisz. I teraz są różne modele. Jeden model jest taki, gdzie płacisz same odsetki, bo interesuje cię cash flow i jak najszybciej chcesz odzyskać twoje pieniądze i po prostu masz takie domy, które tak naprawdę no, dzierżawisz i dałeś do nich wkład 25%. To jest jeden model. Drugi jest taki tradycyjny, że spłacasz z kapitałem. I dla przykładu dom, załóżmy, który kupisz za 100 tysięcy funtów w obecnych czasach, będzie miał kredytu odsetkowego pomiędzy 100 a 200 funtów, gdzie na zwykły wynajem dla rodziny wynajmiesz go, załóżmy, na północy Anglii za 850 funtów i zostaje ci na czysto tak naprawdę 7 razy tyle. A jeżeli go zmienisz na HMO, czyli tak zwane kwatery pracownicze, no to wtedy na takim domku możesz zarabiać 20, 30, 40 tysięcy funtów. I stąd w Wielkiej Brytanii mamy sytuację, gdzie są landlordzi, którzy mają 10 tylko domków, to jest mały landlord, i są tacy, którzy mają 100, 200, 500, 800 nieruchomości, tak? A czemu ludzie nie kupują tych domów i tego nie powtarzają? No bo Zachód to nie jest Polska, która zerwała łańcuchy komunizmu, która jest prężna, szybko się rozwijająca. Porównujesz technologie, jak się szybko wprowadzają w Polsce, jak na Zachodzie. Ludzie na Zachodzie są rozleniwieni, nie chce im się, pracują od poniedziałku do piątku, mają tygodniówki, nie jak miesięczne wypłaty w Polsce, no bo jak to można mieć miesięczną wypłatę? No przecież do końca miesiąca się pieniądze skończą, więc muszą być tygodniówki. Więc jest całkowicie inny mindset. Oczywiście też są miesięczne wypłaty, ale jest totalnie inny mindset, gdzie ci ludzie po prostu żyją od do, nie przejmują się przyszłością, jest życie w beztrosce, w piżamach wychodzą do sklepu
jest inna mentalność. Ale to, jakby podsumujmy to dla osób, które bo powiedziałeś bardzo wiele informacji. Remortgage to jest tak jakby bierzesz, kupujesz nieruchomość na kredyt na początku, kupujesz okazję, czyli musisz kupić poniżej wartości rynkowej, tak kupujesz okazję i nie sprzedajesz je na flipa, tak jak się to u nas robi, u nas bardziej to opłaca, tak. Ale mówisz, okej, okay, na przykład załóżmy na prostej liczbie, która jest nierealna, ale załóżmy kupujesz mieszkanie za 100 tysięcy złotych, która jest warta załóżmy 140 czy 130, tak. Bierzesz z tych 100 tysięcy 75% kredytu, tak? Czyli tak. Na przykład bierzesz 75 tysięcy kredytu, 25 dodajesz swoje i ta nieruchomość po remoncie wzrosła na wartości. Wzrosła na wartości, jest warta załóżmy 200. I teraz bierzesz 75% od 200 i bank ci dopłaca tą różnicę. Tak, bo musi spłacić stary kredyt. Tak, czyli ty robisz drugi, to jest drugi kredyt, prawda? Tak, ale stary znika, pierwszy znika. Tak, czyli wtedy bierzesz kredyt na przykład na 3/4, czyli na 150 tysięcy. Tak. I tak naprawdę 75 tysięcy dostajesz do ręki pieniędzy w związku z twoją wzrostem wartości. Tak. Który masz. I to jest jakby zysk, który można w tym sensie... To nie jest zysk, bo tego nie płacisz podatku. No, to, nie, to jest pożyczka dalej. Tak, ale to jest jakby wzrost wartości, który jest wyciągany kredytem ze względu na to, że... No, a kredyt nie jest wiadomo opodatkowany, tak? Tak jest. Tak. I w ten sposób raz uzbierane pieniądze możesz cały czas powielać. I wyzwanie polega na tym, że... W pewnym momencie masz więcej pieniędzy i każdy to ma, niż masz tych okazji tak. inwestycyjnych. Bo żeby znaleźć okazję inwestycyjną, to tak trzeba przynajmniej 33 tych nieruchomości obejrzeć i złożyć ofertę, jeżeli jesteś dobry. Jeżeli ktoś jest bardzo dobry, to ma lepsze wyniki. Okay. Ale to jest właśnie ważne, bo ludzie sobie wyobrażają, że po prostu pójdą i od razu zobaczy pierwsze mieszkanie, dom, złoży ofertę i od razu ktoś mu da super deala. No tak to nie działa. Trzeba po prostu mieszać w tych nieruchomościach, dużo czasu spędzać i... Ten system jest genialny, natomiast ma też pewne wady, tak? I jakby spójrzmy na to z drugiej strony. Co jeżeli ceny by przestały rosnąć? Co jeżeli ceny by zaczęły spadać nominalnie i co wtedy? Czyli na przykład jeżeli dom spadnie z tych 200 na 150, tak? Tak. Załóżmy, tak. Czy bank przyjdzie po dodatkowe zabezpieczenie? To są właśnie aż takie legendy od dziesięcioleci tam krążą. Co się stanie właśnie w takim wypadku? To jest bardzo dobre pytanie. Jeszcze nigdy nie usłyszałem o człowieku, do którego bank przyszedł i powiedział, że słuchaj, dopłać mi te pieniądze. W banku interesie jest to, żebyś ty spłacał jak najdłużej. W 2008 roku, kiedy był kryzys nieruchomościowy, banki dawały kredyty na 125%, czyli nie miałeś nic na wkład własny, dostałeś 100% na zakup domu plus 25% jeszcze pożyczki. Tak mocno rozdawały te pieniądze. Co to spowodowało, że przyszedł krach i ludzie stwierdzili, ja nie będę tego domu spłacał. I banki zostały z tymi domami, było bardzo dużo nieruchomości na rynku, tak, a po prostu popyt nie nadążał za tą podażą. I spowodowało to spadek mocno cen tych nieruchomości, a banki wcale tych nieruchomości nie chciały. Mało brakowało i jeden z największych banków w Wielkiej Brytanii, czyli Lloyds, mało co nie zbankrutował. My, podatnicy, musieliśmy go ratować właśnie przez to, że tak lekkomyślnie wtedy te banki podchodziły. Więc w bankach interesu nie jest to, bo to jest dla nich bardzo kosztowne przejęcie nieruchomości, czyli jak on ci zagrozi, a ty powiesz, to ja nie mam, żeby dopłacić i on ci ten dom zabierze, to raz, to jest dla niego bardzo kosztowne zabieranie, bo muszą przejść przez procedury, prawnicy muszą brać przy tym udział. Dwa, cała nadwyżka musi do ciebie wrócić. Czyli bank i tak może tylko wziąć to, co tobie pożyczył. Minus koszty. Więc bank nie robi na tym ekstra żadnego interesu. I to są takie po prostu teorie spiskowe, że banki to robią, żeby zagarnąć majątek, rozdają pieniądze, a potem, żeby ludziom pozabierać te wszystkie nieruchomości. Tylko prawo jest takie, że jak zabierasz tę nieruchomość jako bank, musisz tę nieruchomość sprzedać i możesz wziąć tylko to, co twoje, minus koszta. Czyli nic na tym ekstra nie zrobiłeś, a miałeś tak zwany headache, miałeś pracę przy tym i tak naprawdę ekstra ci to nie wyszło i straciłeś płatnika, tego, który miesiąc w miesiąc spłaca ci te kredyty. Czy wszystko jest ok, dopóki klient płaci, no bo jeżeli nie płaci, to i tak nie ma innej opcji. Ale u nas w Polsce była taka sytuacja parę lat temu, ja pamiętam, że jeżeli ceny w tam 2009-2010 roku trochę spadały, to banki zaczęły wysyłać pisma klientom i zaczęły żądać dodatkowego zabezpieczenia, bo nagle miały 100% zakredytowane, a później się okazało, że miały 120%, bo ceny spadły. Tak. I zaczęło u nich być niebezpiecznie, więc groziły klientom, że ich wypowiedzą umowę, żeby dopłacili, nadpłacili kredyt, żeby mieli te poziomy, bo u nas się jakby tam KNF to sprawdza i tak dalej, więc była taka sytuacja, ale i to było w umowach kredytowych. I było tak trochę niebezpiecznie. Ja wiem, że banki nie chcą tych nieruchomości, natomiast banki też muszą dbać o swoje bezpieczeństwo i mogą spróbować wymusić to, żebyś... Właśnie u nas jest tak, u nas jak bank daje ci kredyt, to cię trzyma tak mocno za jaja i potrafi cię przekręcić jedną w drugą stronę, bo kredyt jest na ciebie. Czyli jeżeli ja oddam to mieszkanie, to dalej jestem dłużnikiem.
jeżeli nie sprzedasz mieszkania, nie spłaci kredytu. A jak jest w Wielkiej Brytanii? Ten kredyt jest na osobę, czy jest na nieruchomość? Więc tak, są dwie opcje. Możesz kupować sobie na osobę, ale jeżeli chcesz być profesjonalistą, to jest bez sensu, bo w długim terminie wejdziesz po prostu na wyższe progi podatkowe, bo ty jako osoba prywatna będziesz za dużo zarabiał. I kupujemy po prostu to na spółki. I mając to na spółki, no to spółka jest tak naprawdę, masz różne osobne spółki. Każda spółka może być odpowiedzialna za te nieruchomości, które kupujesz, załóżmy, otwierasz sobie spółkę na miasto Manchester, na miasto Newcastle, drugą spółkę, na miasto, zależy tam, gdzie inwestujesz, masz na przykład sobie osobne spółki, to są osobne byty, które są ze sobą, nie współgrają ze sobą, one mają własne budżety, mają własne podatki i to jest jedna z opcji, gdzie właśnie możesz inwestować na spółki. Ale tak jak był ten kryzys w 2008, no to jak ja rozmawiam z tymi starszymi landlordami, ja wchodziłem no później, dopiero w 2012 przyjechałem do tego kraju i jak rozmawiałem ze starszymi landlordami, czy do Was przychodziły banki, żebyście Wy wyrównali im teraz różnicę? Nie. A mało tego, my mamy taką opcję zamrażania kredytów i co bardzo polecam w takich trudnych czasach, niepewnych, jak mamy dzisiaj obecnie, gdzie na przykład nie wiadomo, czy w 2023 nie będziemy mieć dużej recesji i te stopy procentowe nie będą mocno na przykład szły w górę, to możemy w Wielkiej Brytanii zamrozić te kredyty i mamy tak zwane fiksy. Czyli ja na przykład sobie dzisiaj decyduję, że zamrożę moje oprocentowane raty, przepraszam, mój oprocentowany kredyt i mogę go zamrozić na przykład na 2 lata, a jak stwierdzę, że wydaje mi się, że będzie niebezpiecznie przez najbliższe parę lat, zamrożę go sobie na 5 lat i będę miał stałą ratę przez najbliższe 5 lat i nie grozi mi to, że na przykład coś się zmieni. Business Rider. Jakie są stopy teraz w Wielkiej Brytanii i takie realne odsetki, które się płaci do banku? Wszystko zależy od produktu, bo jeżeli mamy produkt, taki dom prywatny, czyli dla mnie do mieszkania, no to wydaje mi się, że tak jak było podobnie w Polsce, te oprocentowanie nie poszło do góry, tak jak w Polsce dzisiaj jest obecnie, teraz w czerwcu. Jest to około 1,5-2% i tutaj w zależności od klienta, czyli jaką my mamy zdolność kredytową, jaką mamy historię kredytową, jaki jest ten nasz też credit score, bo co innego jest zdolność kredytowa, to znaczy ile możemy wziąć pożyczki, a co innego jest credit score, ta taka punktacja w Wielkiej Brytanii. Im masz gorszy, tym masz drożej. No. Kredyty inwestycyjne już, no mój na przykład kamerzysta miał wzięty teraz ostatnio na dom inwestycyjny, miał bardzo nisko, chyba tam poniżej 2%. Na spółkę to już może być 2,5-3%. To są zwykłe takie, jak w Polsce mamy zwykłe mieszkanie, czy zwykły dom na wynajem. A kredyty już na przykład bardziej takie komercyjne, czy dalej inwestycyjne typu HMO, to już to oprocentowanie może być wyższe. To wszystko jest na dzisiaj, czerwiec 2022. I tu już może być to powyżej 3%, tak? Czyli 3,5-4%. To jest u nas 3%, to potrafiły banki czasami brać marży tak naprawdę czyli samego swojego zysku. Czyli to jest... co by bank centralny plus marża, czyli wychodziło jeszcze dużo więcej, tak? A nie wszystkie pieniądze wiadomo, że są z banku centralnego, tylko niektóre pieniądze są po prostu z depozytów. Tak. Niekiedy na są jakieś lokaty na 2-3-1%, a one dzisiaj te pieniądze sprzedają za 8 czasem, czy za 9, tak? Tak. A nawet może już idzie w kierunku 10, więc w tym momencie jest mega tani kredyt, mega tani pieniądz. I pytanie, czy jest perspektywa, że się rozwinie, czy się nie rozwinie, jak to wygląda? W sensie, czy pójdzie do góry oprocentowanie? Czy straszy Was, że podniosą Wam stopy procentowe? Wiesz co, jak podnoszą te stopy procentowe, to są takie jakieś komiczne. Podnoszą na przykład 0,25, bank centralny podnosi, 0,5 podnosi, więc to nie są takie jakieś diametralne skoki. Jak ja pamiętam, byłem dzieckiem w Polsce i tutaj był Balcerowicz i mój tata miał kredyt na gospodarstwo i po prostu te raty leciały nagle z dnia na dzień, wleciały po prostu w kosmos, więc tam to wszystko jest bardzo stabilne i no, zachodnie społeczności mniej potrafią znieść niż te wschodnie i tu widać ewidentnie, jak zaraz coś się dzieje, jak rolnicy we Francji wychodzą na ulicy, czy gdzieś tam w Holandii, czy w Belgii, czy w Anglii zaraz protesty i przewracają auta, jakaś mała rzecz, a w Polsce naprawdę ci Polacy potrafią bardzo dużo znieść, chyba ten komunizm i ta przeszłość nauczyła nas dużo brać na klatę tego stresu. Jednak na Zachodzie te społeczności nie są do tego tak przyzwyczajone, one są bardziej rozmiękczone i te kraje, no, wydaje mi się, że dużo delikatniej podchodzą właśnie do takich spraw społecznych, jeżeli mają na przykład podnieść rachunki, załóżmy za gaz, tak? To też z tym uważają, państwo tam wprowadza jakieś ustawy, żeby ten gaz nie było nagle z dnia na dzień, że te ceny lecą w kosmos
i nagle ludziom zabraknie, tylko po prostu przygotowują całą społeczność, tak? Mamy tak zwane te vacatio legis, czyli jak zmienia się u nas prawo, to też jest, załóżmy, okres, że od tego roku będzie to i to, więc masz czas, żeby się przygotować 3 lata, czyli nie tak w grudniu jest w Polsce posiedzenie Sejmu, a od stycznia już przedsiębiorcy łamią przepisy, nawet o których nie wiedzą, tak? Więc dokładnie. Jest, dlatego jak często mnie ludzie pytają, naprawdę, ja uważam, że tutaj w Polsce to są rekiny. Ludzie, jeżeli twierdzą, że coś jest lepszego na Zachodzie, to naprawdę nie doceniają tego, co jest tu w kraju, bo w Polsce to są rekiny. Ja zawsze twierdzę, że Polska to są tygrysy rządzone przez baranów, a Wielka Brytania to są owieczki rządzone przez tygrysów. Tam naprawdę te elity inaczej podchodzą do świata i geopolityki niż to było w Polsce. Nie wiem, być może to wszystko się zmieni, mam nadzieję, ale to są właśnie te różnice, tak? Business Rider. Co się zmienia w złą stronę, bo dzisiaj mamy czerwiec, a od lipca wchodzą zmiany w podatkach, tak naprawdę będziemy płacić inne podatki, na szczęście te dochodowe mniejsze, no ale nie może być tak, że w połowie roku dowiadujesz się, że płacisz inne podatki, tak, bo zaplanowałeś sobie coś i tak dalej, więc no nikt nie protestuje, no bo obniżają te podatki, bo wybory się zbliżają i tak dalej, chcą jakby kupić sobie tych wyborców, no ale no niestety właśnie to jest to i ja też jestem zainteresowany Wielką Brytanią, bo byłem już u Ciebie na Twoich konferencjach kilkukrotnie i też chciałbym w tym roku kupić jakieś nieruchomości właśnie w Wielkiej Brytanii. Nie dlatego, że chciałbym tam jeździć, nie dlatego, że chciałbym tam mieszkać, no tylko dlatego, że to jest jeden z moich krajów, destynacji, w którym chciałbym mieć ulokowaną część kapitału ze względu na takie właśnie stabilność, bezpieczeństwo. Dywersyfikację, tak. Już nawet nie chodzi o te kwestie wojenne, bo tutaj jakby ja cały majątek tutaj zostawiam cały czas i jakby się tej wojny nie obawiam. Natomiast chodzi bardziej o takie bezpieczeństwo nawet gospodarcze. Jest dużo się zmian dzieje, o których tam się ma bardzo mało mówi, o zmiany w ogóle systemu finansowego, więc wolę mieć te jajka w różnych koszykach i Wielka Brytania jest takim jednym z jajek, który oczywiście, że każdy jajko może się, że koszyk się może wywrócić, tak? Wielka Brytania też, ale jeżeli ktoś ma od kilkuset lat tradycję wielopokoleniową, że szanuje własność prywatną, majątki i jakby ci ludzie tam mają władzę, którzy mają te majątki, są w stanie tupnąć, u nas te majątki są rozproszone i są małe i tak naprawdę no, rządzą, tak naprawdę biedni ludzie wybierają wyborców, a nie ci bogaci. No rządzą jacyś, wiesz, urzędnicy ze starego komunistycznego systemu, wiesz, i to nie są ludzie, którzy są lordami, bądź którzy są przedsiębiorcami. No nas rządzą często to są przedsiębiorcy, ludzie mają majątki, tak, więc już mają podejście, jak trzeba gospodarować. Ktoś, kto powinien rządzić krajem, to powinien być gospodarz. Ja nie twierdzę, że wszystko, co robią, to jest idealnie, bo też mamy jakieś tam ugrupowania mocno jakieś socjalistyczne i też cały tak naprawdę świat no, idzie w jakimś tym kierunku socjalistyczno-komunistycznym niestety. No i widać, gdzie szybciej to rośnie, a gdzie tak naprawdę ta cywilizacja się zwija. No, bardziej tak naprawdę rozwijają się kraje azjatyckie, a tutaj cywilizacja nasza europejska ze Stanami włącznie, tak naprawdę no, to jest gdzieś, gdzie tracimy te wartości rodzinne, na których zbudowana została cywilizacja. Zwykły taki etos pracy, proste takie zasady, które uczone były za naszych tam pradziadków, typu oszczędzaj i buduj majątek, buduj coś dla swoich dzieci, więc no tutaj jednak ten styl i to pranie ludziom mózgów sprowadza nas do tego, że po prostu jest dzisiaj jak jest, tak? Ale ja wierzę, że właśnie dzięki takim kanałom i dzięki dostępu też do informacji można ten trend odwrócić, tak? I o tym też wspominał bardzo taki ciekawy miliarder Ray Dalio. Polecam Wam gorąco, żeby go poszukać w internecie. Właśnie o Ray Dalio właśnie mówi o zasadach, o zmianach właśnie, dlaczego powstają New World Order, czyli czemu na świecie się zmieniają właśnie te systemy. Dlatego głównie, że no, upadają gdzieś jakieś właśnie wartości, tak? Ale odbiegam od nieruchomości. Tak. Wracając do nieruchomości, bo wspomniałem o tych kredytach odsetkowych, chcę tylko tutaj, żeby ktoś miał wyobraźnię, co się może stać, tak? No, jeżeli płacimy tylko odsetki, nie płacimy tego kapitału, to bank pyta, jaka będzie nasza strategia, tak? I co zrobisz za 30 lat? To są różne opcje. Za 30 lat, jeżeli mamy na spółce, to możemy przedłużyć na kolejne 30 lat, przykładowo, gdzie dyrektorem zostanie na przykład nasz syn, córka, bo są na
tyle młodzi, że bank powie, okej, on jest na tyle młody, że będzie jeszcze żył, więc dalej może te nieruchomości prowadzić, więc możemy przedłużyć na kolejne 30 lat. To jest jedna opcja, a druga opcja, taka brytyjska legenda Simon Zucci, parę lat temu wrzucał posta na Facebooka, jak 30 lat temu kupował nieruchomości w Birmingham po 30-45 tysięcy funtów i on się wtedy zastanawiał, czy nie przepłaca. I 3 lata temu je sprzedawał za 300-400 tysięcy i spłacał same odsetki. Więc jeden dom, który sprzedawał, miał taką nadwyżkę kapitału, że spłacał, załóżmy, 10 innych domów, tak? Mhm. Ja sam z jednej mojej nieruchomości miałem gazetę, którą w piwnicy wyjąłem z 1988 roku, gdzie domy na tej ulicy były wystawiane na sprzedaż za 25-30 tysięcy funtów w moim tam mieście, gdzie ja tam żyję. Ja żyję w Sheffield. I te same domy, dzisiaj ja mam je wycenione na 240-260 tysięcy, nawet tobie je pokazywałem, jak byłeś u mnie na miejscu, tak? Więc to jest jedna z opcji właśnie, gdzie załóżmy za te 30 lat te domy sprzedamy. I czemu tak się dzieje? No dzieje się głównie dlatego, że słabnie wartość nabywcza pieniądza. I dzisiaj ja jak wrzucę YouTube'a, tyle jest ekspertów nagle, co mówią, że jest krach, że jest kryzys. No my na spokojnie mówiliśmy o tym już od 2012, 2013, 2014 roku, na początku, gdzie jeszcze robiliśmy nasze spotkania, że będą kolejne kryzysy, jest inflacja, spada. Tylko mówiliśmy to no, bez takich tutaj wielkich haseł, żeby robić strach, tylko po prostu ludzi przygotować, jak to jest normalny cykl, który się powtarza i będą kolejne takie same, więc robiąc w nieruchomościach, miej to na uwadze. Więc mówiliśmy to jako zwykłe po prostu kolejne cykle i rzeczy, które się zdarzają po prostu w świecie. A dzisiaj jest pełno tego emocji i nagle widzę ekspertów od inflacji, co myślę, słucham człowieka i znam go, i widzę go na tym YouTubie, mówię, stary, jak ja gadałem z tobą 3 lata temu, to w ogóle nawet nie wiedziałeś, co to jest ta inflacja, a teraz jesteś nagle ekspertem inflacji, bo to ma największą oglądalność. I to jest komiczne, ale no niestety tak się dzieje, więc po prostu trzeba znać takie principles, podstawowe zasady, które mają wpływ na gospodarkę, bo tego nie uczą w szkołach i które mają wpływ na nas, tak? I między innymi jest to inflacja i spada ta siła nabywcza tego pieniądza, więc niekoniecznie w stosunku, załóżmy, do ceny złota, srebra czy innego surowca, albo przeliczając, nie wiem, te nieruchomości, załóżmy, na tony ziemniaków, być może ta różnica aż tak do góry nie poszła, ale w stosunku do pieniądza papierowego, to przez to, że każdego roku ta inflacja obniża jego wartość nabywcza, nagle mamy dom, który jest więcej wart tych papierków. I dlaczego kredyty inwestycyjne wzbogacają bogatych? Bo jak ja dzisiaj wezmę 100 tysięcy, załóżmy, funtów w kredycie inwestycyjnym, to dzisiaj, załóżmy, może kupię za to, nie wiem, jakieś fajne auto, a za 30 lat może kupię silnik do tego auta tylko, tak? Albo coś innego, zależy jak ten pieniądz spadnie. Dla przykładu, dzisiaj w Wielkiej Brytanii ktoś może zarabiać średnio 25 tysięcy funtów, a 30 lat temu no, za tyle mógł dom kupić, tak? Czyli jakby miał ten stary kredyt, to jest jego roczna wypłata, załóżmy, brutto, tak? A propos inflacji, wiesz ile kosztował 100 lat temu Ford T? Nie mam pojęcia, ale wiem, że Ford robiły tak, żeby stać było każdego Amerykanina na nie. No, parę wypłat. Chyba rok pracy? Nie pamiętam. To kosztowało $400, od 200, jeżeli był później przed kryzys. Niektóre później po 600 kosztowały, ale średnia wypłata to było kilkadziesiąt centów. Kilka dolarów, $7 to była pensja średnia. Dlatego to były ogromne pieniądze, tak? Wtedy. No właśnie, jest taka różnica. I teraz też mówi się, że można było kupić za, nie wiem, 20 uncji złota, można było wtedy kupić za te $400 20 uncji złota i kupić Forda T. I ludzie, którzy kupowali złoto za, nie wiem, 100 lat też mogli kupić za 20 uncji złota Forda, natomiast za $400 mogli sobie tylko tyłek podetrzeć. No naprawdę. Dokładnie tak. I pieniędzmi i kupić opony do samochodu. Dokładnie tak, dlatego z pieniędzy trzeba uciekać, można to dywersyfikować. Złote na przykład, srebrne monety polecam. Można kupować akcje na giełdzie. No, dla mnie jest tak naprawdę najbezpieczniejszą, jednak są tutaj nieruchomości. Co nie znaczy, że gdzie indziej też nie dywersyfikowałem, bo sporo zarobiłem na krypto, ale wszedłem po prostu jako totalny laik, znając principles, podstawowe zasady. Tak? I tutaj różni guru, takie wykresy, takie analizy wsteczne i każdy analizuje, co będzie, jak będzie. Ja po prostu popatrzałem, jak działa historia, jak się zachowują, no przepraszam za wyrażenie, tłumy, jak zachowuje się społeczność, co powoduje strach.
kupowałem w największych strachach i sprzedawałem jak było ok, tak? I powiem Ci, na samym krypto zainwestowałem też, to były jakieś pieniądze, które miałem gotowe na stratę i na samym krypto wyszło mi parę milionów złotych na czysto, tak? Mhm. No znając tylko podstawowe zasady, jak działa gospodarka. A teraz dokupowałeś, jak tak spadło? Teraz nie, bo spieniężyłem tak naprawdę wszystko w okolicach stycznia. Wcześniej miałem jakieś tam cykle we wrześniu, część sprzedałem w listopadzie, część sprzedałem w 2021 jeszcze. I teraz tak naprawdę no, mam parę nowych projektów, które za gotówkę kupujemy i parę dużych projektów, tak? Sam widziałeś, dwa duże projekty mamy, jeden z żoną robimy na 20 mieszkań, drugi na 57 mieszkań, oba w dwóch centrach miast. To jest, słuchajcie, piękna historia. Z tego akurat trzeba być dumnym, bo coraz więcej Polaków podbija ten rynek i jeszcze nie tak dawno o nas myślano jako o zmywakach, a dzisiaj Polacy to są na wyspach, dyrektorzy wielkich firm, największa firma produkująca puszki na świecie, właściciel jest Polakiem, Michał, pozdrawiam z Londynu, ma fabrykę obrabiającą stal, jest pełno polskich przedsiębiorców, którzy tak jak ja od zera zaczęli tam wszystko budować, od zera, nic nie mając, po prostu weszli głodni, rynek jest jaki jest. To nie jest, słuchajcie, tak jak Polska. Polska to jest naprawdę XXI wiek. Jak ja patrzę, jak ludzie robią tutaj reklamy, marketing, jaki jest standard i jakość nieruchomości, to wszystko naprawdę XXI wiek. Tam jest to społeczeństwo rozleniwione i łatwo się po prostu też konkuruje, więc to jest nasza na pewno też przewaga. I z tego, na to się patrzy, aż człowiek się cieszy, tak? Aż człowiek się cieszy, że Polska buduje ten kapitał. No i zobaczymy, no może będzie tak, że w przyszłości z tym kapitałem będą zjeżdżać tutaj, tak? Już to się dzieje. Ja u siebie na warsztatach mam osoby, które przyjeżdżają właśnie z Wielkiej Brytanii, zarobiły tam kapitał, już mają dość mieszkania gdzieś tam na obczyźnie, bo jednak to coś jest w tej Polsce, albo w ojczyźnie, że ciągnie się do niej, tak? I niektórzy się tam klimatyzują i nie wyobrażają sobie, a niektórzy chcą wrócić, bo czują się zawsze nie u siebie. I to jest normalne. Powiedz mi, jak wygląda inflacja jakby w Wielkiej Brytanii i tak, jakie są odczyty takie oficjalne tam u Was? Bo jeżeli chodzi o oprocentowanie, to jest raj w tym momencie dla nas. Bo u nas banki mają sami marży tyle, co Wy płacicie łącznie, tak? Więc jakby do tej pory nie blokują dostępu do kapitału. A jak z inflacją jest? Wiesz co, no inflacja tak naprawdę, no to wszystko jest podobnie jak teraz w większości świata, no pomijając takie kraje jak Turcja, Wenezuela, czy te skrajne, ale no, jeszcze tam dwucyfrowej z tego co pamiętam nie przekroczyli, ale co nie znaczy, że to się nie stanie, tak? Więc no niestety wygląda to podobnie jak w innych krajach. Jeżeli chodzi o inflację, tak? Też było rozdawnictwo pieniędzy, straszne było rozdawnictwo, jak było po prostu COVID i były te lockdowny, to rozdawali dla pracowników, no wszystkim zakazali, tak? Kazali siedzieć wszystkim w domach, więc ktoś za to musiał zapłacić. Więc zrobili furlough, gdzie ludzie dostawali siedząc w domach swoje pensje, a biznesy dostały bounce back loany, bądź inne również zapomogi. To też oczywiście no, nadużycia powstają, bo widać było, ktoś rzuca na przykład ogłoszenie, że kupuje wszystkie spółki, żeby miały tylko konto. I na kliknięcie myszką, wchodziłeś sobie na konto bankowe, biznesowe i na kliknięcie myszką dostawałeś na konto 50 tysięcy funtów. Akurat to jest do oddania. Tam z 2%, oprocentowanie było na 2%. To jest do oddania, no ale no, były osoby, które po prostu nabrały tych pieniędzy i uciekły z tymi pieniędzmi, tak? No i kto za to zapłaci, tak? No budżet państwa, bo państwo gwarantowało bankom, że to w razie czego, że będzie tutaj wspierało, tak? I siłą rzeczy no, musi wzrosnąć inflacja, tak? I niestety jest taki zegar, US Debt Clock, albo możecie sobie też wygooglać World Debt Clock i zobaczyć sobie, jak te zadłużenia tych krajów rosną. I no niestety Wielka Brytania mocno też zadłużyła się, jeżeli chodzi o poprzedni dług przed COVID-em, do tego, co jest dzisiaj. I no i my za to zapłacimy niestety. Business Rider. Powiedz mi, a Ty najwięcej na czym zarobiłeś i na czym zarabiasz? No najwięcej tak naprawdę na tym cashflow, tak? Bo pierwsze nieruchomości, no szybko udało mi się zbudować 7 nieruchomości, mieliśmy już po dwóch latach i wtedy odszedłem z etatu i już masz nagle 7 czynszów miesięcznie, plus robisz remortgage z tych domów i robi ci się tak naprawdę kula śnieżna i największy dochód to po prostu ten dochód pasywny, tak?
Ja widzę na przykład, jak w Polsce no, mamy ludzie, co osiągnęli sukces i się chwalą, ile zarabiają z dochodu pasywnego miesięcznie czy roczne, bardzo znane osoby, to u mnie jedna spółka tyle zarabia, a mamy tych spółek już 20 ponad. Wiesz, milion złotych... To jest tylko 200 tysięcy funtów. Tak, to jest dużo więcej w Polsce niż 200 tysięcy funtów u Was. Ale koszty życia takie same, koszty jedzenia takie same, podobne, albo zbliżone. Wiele rzeczy jest dużo tańszych w Anglii, a no, człowiek zarabia, załóżmy, w Polsce ma 1000 zł, tak? A tu masz 1000 funtów. I nie dość, że te ceny są bardzo podobne, no to jednak wartość tego pieniądza jest dużo, dużo, dużo większa. I no, co tu się oszukiwać? No, jest na pewno tam dużo, dużo łatwiej, więc ja jestem w szoku, że jak ludzie na przykład stać tutaj na to wszystko, skąd ich stać, bo wiem, że dobrze gospodarują. Polacy dużo lepiej gospodarują majątkiem i pieniędzmi też, niż tak, niż ludzie, niż ludzie na zachodzie, bo dalej potrafią mieć pieniądze na własny dom, potrafią mieć pieniądze na własne auta, a te domy, uwierzcie mi, że są w dużo lepszym standardzie niż domy przynajmniej na naszych tutaj wyspach, tak? Dużo lepszym standardzie, dużo większe są i pod tym względem no Polska tutaj przoduje, tak? Ale pod względem finansowym, no tam oczywiście dużo, dużo łatwiej to się robi, dużo szybciej, dużo łatwiej, tak? I buduje się. Więc jeżeli chodzi, podsumowując, to na pewno ze zwykłego najmu, z tego cash flow. Robiłem i robię też projekty deweloperskie, ale to już będzie zbliżone do takich zarobków jak w Polsce, tak? Flipy też będzie to zbliżone w Polsce, tylko no jak w Polsce ktoś zarobi 30 tysięcy złotych na flipie, no to tam zarobisz 30 tysięcy funtów na flipie, dla przykładu, tak? Ale no masz podobne zaangażowanie kapitału i czasu. Ja czy się kapitału, ale też w funtach, no umówmy się. Tak, bo, tak, tak. I też w funtach, oczywiście. Tak, bo jeżeli 30 tysięcy funtów, to musi dać 150 tysięcy, tak samo tutaj mógłby dać 150 tysięcy złotych, prawda? Tak, ale nie wiem, jakie są zarobki w Polsce, bo na przykład zarobki w Wielkiej Brytanii to jest, załóżmy, 25 tysięcy funtów średnio teraz się liczy, tak? Rocznie. Rocznie, tak. Tak. Więc nie wiem, jak jest w Polsce, ale no to można sobie wziąć to po prostu standardowo jako kilka razy mniej. Można sobie wziąć jako jeden do jednego. No pod tym względem ten najem na pewno przoduje. Jeżeli chodzi na przykład o flipy, no to w Wielkiej Brytanii jest za długi proces zakupu i to powoduje, że te flipy trwa, jakby tak. Kiedyś można się było zmieścić miesiąc, dwa. Średnio to trwa około 3 miesiące, a jak będą leniwi prawnicy, czyli odpowiednicy polskich notariuszy, bo musi być ich dwóch, jeden od kupującego, drugi od sprzedającego, to może jak jeden będzie miał za dużo pracy, to może się przeciągnąć, tak? I my robimy tak zwane, to się mówi, trzeba chase'ować, tak? Czyli trzeba po prostu gonić. Trzeba zwracać uwagę, przypominać się, chase'ować. A z czego to wynika, to chase'owanie? No to po prostu to z tego, że ich cały czas gonisz, nie? Tak. Że cały czas ich musisz gonić i no niestety, jak nie będziesz gonił, to jest taki biznes. Ja się śmieję, staram się, no oczywiście nie krzyczeć na nikogo, nie zdarza mi się. To mi się tylko zdarzało, wybaczcie mi, ale jak wchodziłem, załóżmy, na budowę, na remonty, to są momenty, kiedy potrafię naprawdę wyjść z siebie. Siebie. Ja byłem z tobą akurat na budowie, kiedy tam nie było ludzi chyba tak i albo było porobione dużo mniej niż powinno być. Tak, i widziałem, wszedłem tam na to poddasze do ciebie po drabinie i myślałem sobie, kurwa, jesteś cały zagotowany. Tak. A to widać było? Się tak zastanawiałem, czy było po mnie widać. Widać było, że wiesz, że w ogóle zastanawiałem się, czy rozmawiasz z tym gościem przy mnie w ten sposób, czy faktycznie jesteś wkurzony, że tutaj coś się stało. Byłem wkurzony. Ale później zobaczyłem, że wiesz, że ci dłuższe chwile nie przeszło. Nie, wiesz co, bo potem ci to zostaje w głowie, myślisz o tym i myślisz od razu, jak to rozwiązać. I niestety te remonty zawsze będą takim najsłabszym punktem, z tego względu, że ktoś, wiesz, nie przyjdzie do pracy. Kto robił remonty w życiu, kto prowadził firmę budowlaną, sam doskonale wie, jak to wszystko wygląda, tak? I czy to jest projekt deweloperski, czy to jest remont domu, zawsze są jakieś sytuacje nieprzewidziane, a one tak naprawdę głównie pojawiają się przez ludzi, tak? I ja się tak, mam trochę inne strategie, prawda? Ty masz firmę budowlaną, masz tych ludzi, ja z kolei mam podwykonawców i mam ludzi, którzy mam blisko, ale oni są jakby trochę zewnętrzni. Tak, tak. Z jednej strony mogą mi uciec, ale z drugiej strony nie płacę im za robocze godziny. I nie przyjmujesz się, jak nie ma pracy. Tak, to oni dokładają do tego, jeżeli są wolni.
a nie ja. Oczywiście się przyjmuję z tym, bo wiem, że jak mi dam pracę, to mi uciekną. Tak. Więc mi się zdarzyło kilka razy w życiu kupić mieszkanie na przykład na granicy zysku, tylko żeby po prostu była płynność, zapewnić im pracę, bo rozkręcanie tej maszyny dalej jest czasochłonne. Tworzysz potwora, którego trzeba karmić. Tak, tak, ale mi się wydaje, że u mnie ten potwór jest taki mały. To jest potworek taki jakby, taka motorówka bardziej, zwrotna w każdej chwili, a nie mam jakiejś firmy, gdzie mam 200 ludzi i trzeba tych ludzi, wiesz, no tak deweloperzy dzisiaj mają problem, że każdy ogranicza produkcję, ogranicza podaż, bo zastanawia się, co będzie, pieniądze tak. drogi i ma trochę ludzi pewnie do zwolnienia, tak? Mam tak uznaję zasadę, że im mniej, tym lepiej, im mniej ludzi masz na pokładzie, tym generalnie łatwiej się tym wszystkim zarządza. Ja mam 20 osób u siebie i wolę, nie licząc w ogóle tych robotników wszystkich, tak, którzy robią wszystkim, bo to by było w dziesiątki tak, takie duże. Jasne. Ale jestem zwrotny. To teraz to jest bardzo słuszne, to co mówisz, i to jest jedna z wielu strategii, a teraz na przykład ja sobie tak siedzę, jak to teraz ogarnia taki Elon Musk, który ma tych ludzi tysiące, przecież on nie zna ich wszystkich, tak? Czyli co to oznacza? On ma odpowiednie procesy i procedury i odpowiednie kadry ludzi, którzy się zajmują swoimi sektorami. Ja właśnie w tym kierunku idę, gdzie załóżmy na deal sourcingu mam jednego człowieka, który zarządza mi wszystkimi deal sourcerami, a on jest po prostu rekinem, jeżeli chodzi o szukanie okazji inwestycyjnych. Do remontów mam załóżmy project managerów, którzy pilnują tych błędów i ma to się po prostu zgadzać, tak? I jest fajnie, bo jest na przykład jak jest ich więcej, to jest po prostu też jakaś konkurencja i można zawsze porównywać ich wyniki. Tu miałeś taki sam dom, ty miałeś taki sam dom. Dlaczego on ma dużo lepszy wynik niż ty masz dużo lepszy wynik? Jak to wytłumaczysz, tak? I no oczywiście taka trochę konkurencja też jest potrzebna, żeby ci ludzie się starali być lepsi w tym, co robią. Ja też się cały czas staram być lepszy w tym, co robię, no bo nie robię domów w stylu, tak jak, nie wiem, kiedyś landlord robił w stylu lat 50, tak? I co, i teraz do 1000 lat będziemy mieć takie same domy? No nie. Rynek i świat cały czas się zmienia, więc ja też cały czas się zmieniam, też cały czas coś modernizujemy, coś wprowadzamy, czyli to jest tak naprawdę nieustanna też praca nad sobą. Dużo osób w ogóle myli nieruchomości z czymś takim w ogóle hasłem, takim szkoleniowo-sprzedażowym, wolność finansowa. To jest najbardziej, to hasło działa po prostu na mnie jak czerwona płachta na byka. To jest największa totalna bzdura, wolność finansowa. Nawet jak nakupujesz domów i oddasz to do agencji, która ci tymi domami będzie zarządzać, to nie masz 100% pewności, że będą robić to dobrze. A często i gęsto jest tak, że wiele tych agencji zarządzających zrobi złą robotę i źle ci tymi nieruchomościami się zajmuje i za 5-10 lat przyjdzie, że tam będzie jakaś tragedia, ktoś się nie będzie płacił za czynsze, ktoś te domy będą niezadbane, bo agenci mieli po prostu w nosie, brali tylko swoją prowizję i się w ogóle tym nie zajmowali. Więc jest takie powiedzenie, pańskie oko konia tuczy, im my więcej do czegoś wkładamy serca, tym oczywiście będziemy mieć z tego lepsze wyniki. Dlatego ja stworzyłem własną agencję najmu, bo moim zdaniem ma najlepszą efektywność, jeżeli chodzi o najem, bo są wyszkoleni tak, jak ja byłem uczony. Tak. I jak ja to robiłem wedle moich standardów i są po prostu efektywni, tak? I mamy po prostu dobre wyniki. I to samo postanowiłem, żeby zrobić oddolnie, tak? Żeby zrobić własną firmę budowlaną, a kolejnym etapem byłoby, jak ona się rozwinie na tyle duża, żeby kupić po prostu własną działkę, postawić tam magazyn i żeby ściągać materiały z całej Europy, to co gdzie będzie najtańsze, że bierzemy po prostu hurtem, przyjeżdża parę tirów, wyładowujemy to, jest to na magazynie, przyjeżdża hurtem ileś palet płytek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żeby po prostu obniżyć również pod względem materiałów koszta. Powiem tak? Ci, że to co wszystko mówisz, to mam takie jedno powiedzenie na to, że to śmierdzi robotą. Tak, tak, ale ja nie uciekam od pracy, ja nie uważam sobie siebie leżącego pół roku na wakacjach nic nie robienia, to jest też kolejny mit. Przedsiębiorca wytrzyma na wakacjach 10 dni. Tak, na tydzień maksymalnie i już później do 8, ja już tam po 2 tygodniach to już mnie po prostu unosi. No i to tak jest. Ja bym coś jeszcze dopowiedział do tego, bo nie do końca się z tobą zgadzam, że to jest ciężka praca, bo lepiej mieć, nie wiem, 10 mieszkań i pilnować je, pańskie oko konia tuczy, czyli zerkać na to, kontrolować to tak naprawdę i siedzieć w domu, robić co się chce, być wolnym, niż pracować na etacie, nawet w korpo od rana do wieczora, a czasem noc,
za duże pieniądze. Ale tutaj nie mamy nic, co się nie zgadzamy. To ja się w tym w 100% zgadzam, dlatego odszedłem z magazynu. Tak, chodzi o to, że to nie jest w 100% pasywne. Natomiast jest pasywne, to jest biznes albo aktywa dają wolność. Tak, to czyli prawda. Masz, nie wiem, 10, 20 czy 100 mieszkań i przez to będziesz mógł tylko i wyłącznie muskać to, kontrolować to, zerkać tak, na to, tak. Patrzeć jak to rośnie, jak to działa. Tak. Czyli bardzo mało zaangażowania, nie to, że zero. Tak. Bo zero to miał być, jakbyś miał jeszcze menadżera do tego, ale tego menadżera też musisz skontrolować, musisz tak z nim pogadać i tak dalej. To już jest takie mikro promile, można powiedzieć, pracy. Tak jest. Ale to jest w tym coś, tak? Jakby nie, i w 100% się zgadzam z tobą. No, u mnie w 100% tak to dzisiaj wygląda. Tak. Ja nie mam pojęcia, kto u nas robi w najmie. Ja nie mam pojęcia, co się dzieje tak naprawdę na tych budowach. Ja nie mam pojęcia, ile w tym miesiącu znaleziono ileś tam dodatkowych nieruchomości. Nie mam tego pojęcia. Jak się zapytam, to wtedy wiem. Widzę na przykład, jak się zapytam, to wtedy wiem jakieś rozliczenia tej spółki, ile mamy. Na koniec roku widzę, ile dane spółki zarobiły na koniec roku. Więc, ale też nie chcę, żeby zabrzmieć tak, że nic totalnie nie robię. Chcę się pojawiać w tym biurze, chcę mieć kontakt z tymi ludźmi, robię pracę. Bardziej się na przykład skupiam teraz na tworzeniu kontentu, czyli jakimś rozwoju tutaj naszej społeczności. No, jak sam widziałeś, przychodzi do nas co 2 miesiące ponad 400 osób na wydarzenia. W małej Anglii, gdzie nas jest 500 000, tutaj jest 38 milionów ludzi, a w małej Anglii, gdzie jest tam nas 500 000, milion, ciężko to oszacować, przychodzi nas co 2,5 miesiąca ponad 400 osób. To chyba też to wynika z tego. To wynika też z tego, że w Polsce mamy Polaków pod ręką, tak? Jest, co się nie popatrzysz, to Polak, tak? Mhm. Jakby tych Polaków już niektórzy mają dość, ale a u was trochę jakby, wiecie, gdzie jest jakby różne nacje, są Anglicy, są różne nacje, no tych Polaków też się widuje, ale jakby człowiek chce do tych swoich jednak, to jest taka mała Polska, te swoje spotkania to jest taka mała ojczyzna, mała Polska, że masz szansę poczuć się jakbyś był jak na polskiej konferencji w Polsce, tak? Wiesz co, tak i nie, bo jak zaczynaliśmy na początku, wiesz, było pełno takich małych organizacji i potrafiły zebrać 10-15 osób, tylko ważny był ten cel. Ja dzięki temu, że miałem z czego żyć, bo żyłem z tego najmu, mogłem robić takie rzeczy wolontaryjnie, tak? Czyli robić coś, żeby jednoczyć tą Polonię i żebyśmy się mogli spotykać i razem coś wspólnie robić, tak? Niedawno byliśmy na Scaffold Pike na górach. Uwaga, góry są w Wielkiej Brytanii też. Może nie tak jak u nas w Polsce, ale też mamy góry i fajne, bardzo ładne podejścia. Więc taki stworzyliśmy też lifestyle i ludzie czując to, że jestem ja, jest grupa też, no założyłem tą organizację, no bo na czymś to musiało działać, bazować, tak? No bo trzeba zapłacić za hotel, za pracę hostes, fotografa i tak dalej. No ale część ludzi są tak naprawdę wolontariuszami i od lat mi też przy tym pomagają, więc jak ludzie oddolnie czują też, że to jest jakaś inicjatywa, która ma jednoczyć Polonię, to sami się też angażują, tak? I zapraszają swoich znajomych, mówią o tym, bo im się podoba ten cel, tak? I wielu takich wykładowców, jak między tymi jak ty, ja dzięki temu mogę, wiesz, też ściągnąć i widzisz, i mam też, bo to musi, wszystko musi na siebie zarabiać, tak? Jak na siebie nie zarabia, to znaczy, że jest niepotrzebne, bo ludzie tego nie doceniają i tej usługi załóżmy nie chcą. Więc ten klub ma przynajmniej na siebie tyle zarabiać, że stać nas na przykład na to, że ściągamy wykładowców, opłacamy im hotele, przeloty i miło spędzony pobyt, no nikt się u nas nie nudzi, jak do nas przylatuje na parę dni, tak? Tak, tak. Dawidzie, ja ci bardzo dziękuję, że zgodziłeś się przylecieć tutaj i porozmawiać ze mną, także myślę, że było bardzo ciekawych informacji na temat rynku Wielkiej Brytanii. Myślę, że jest u mnie największą częścią grupy zagranicznej, która mi ogląda, to jest właśnie są ludzie z Wielkiej Brytanii, także myślę, że sporo tu było ciekawych rzeczy dla was, ale też dla Polaków, bo ja zamierzam też inwestować, kupować w Wielkiej Brytanii, tak pomalutku, po jednym, nie przynoszę majątku, nic nie robię, żadnych ruchów z tym związanych, ale przyszłe zyski z tego roku, zyski z przyszłego roku będę lokował tutaj. Wiesz co, nawet gdyby ktoś nie chciał inwestować w Wielkiej Brytanii, to warto się interesować w ogóle tym, co robią ludzie na całym świecie i po prostu zapożyczać przykłady i rozwiązania na czy to są rzeczy związane z biznesem, z zarządzaniem ludźmi, z marketingiem, ze wszystkim, tak? Warto po prostu nie tworzyć koła na nowo, czyli jeżeli ktoś już coś stworzył gdzieś na tym świecie,
to warto po prostu zapożyczać to i aplikować to do nas. Ja tak. pamiętam, jak kiedyś ktoś mówił, a bo ty się dowiedziałeś, ty tego sam nie odkryłeś, ty to wiedziałeś się to od tego, a tego też nie, to ja pamiętam do dzisiaj, ludzie tak potrafią mi do dzisiaj wypominać, a ty to masz dzięki doradcom kredytowym, no kurczę, jest tych firm setki, tak. jak nie tysiące, ty to masz dzięki prawnikom, ty to masz dzięki budowlańcom, ty... no oczywiście, że mam dzięki tym wszystkim ludziom, oczywiście, bo sam tego nie zrobię, ja potrzebuję tych wszystkich specjalistów, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach, żeby ich rękoma mógł tworzyć tą biznes i tą przyszłość, tak? I tak samo my powinniśmy uczyć się od tego, co robią inni w innych krajach i zapożyczać ciekawe rozwiązania, które możemy po prostu wprowadzać w Polsce. I Polacy, dzięki temu, że pracują na całym świecie, widać właśnie, jak ten kraj szybko się rozwija, bo przyjeżdżają ludzie z różnymi pomysłami z całego świata i od razu je instalują w tym kraju i bardzo szybko to się rozprzestrzenia. I tego się trzeba trzymać. I pomimo cięższych rządów, które tak naprawdę są od zawsze w tym kraju, to my jako Polacy tą naszą przedsiębiorczością, produktywnością możemy ten kraj pchać do przodu, tak? Ale jeszcze trzeba jedną rzecz, to trzeba wrócić do wartości rodzinnych, tak? Żeby były kolejne pokolenia, które będą po nas mogły to dalej prowadzić. I dziedziczyć, tak? I dziedziczyć, tak. Także my czuję, że jesteśmy tacy głodnym narodem, prawda? Ja na przykład mam to, co mam, dzięki temu, że nikt mi tego nie dał, że sam musiałem własnymi rękami to robić i byłem głodny tego sukcesu, tych pieniędzy, tego co mam. A gdybym był, wiecie, pod korek, ja mam wszystko oddawane, to pewnie bym teraz sobie siedział, palił fajkę i czekał na pieniądze, aż z bankomatu wyjdą, tak? Tak jest, zgadza się. Dzięki wielkie, to była bardzo fajna rozmowa. Piąteczka. Dzięki. Cześć.